Feminizm przeważnie jest kojarzony z ruchem kobiet działających w opozycji do religii. Często nie zauważa się, że jest to nurt o wielu obliczach, a współcześnie coraz popularniejsze są takie pojęcia jak teologia feministyczna czy chrześcijański feminizm. Oczywiście nie oznacza to, że w świecie religii zapanował jeden oficjalny nurt feministyczny i że poglądy na temat feminizmu są w tych religiach identyczne. 3000 lat temu jeden najważniejszy sędzią w historii żydowskiej był Debora. Bóg mówi do Abraham, słuchaj, jak Sara mówi do ciebie. Shma bekola. Słuchaj jej głos. Być może problem jest, nie jest, że Biblia to jest antykobieta. Być może to jest problem, że 100 lat, 200 lat temu my straciliśmy stary zwyczaj, tradycję, który był bardziej otwarty dla kobiet. Feminizm to nie znaczy, czy kobieta będzie mężczyzną. Ale czy kobieta ma rację robić wszystko, które ona chce, jak mężczyznę mogę robić, ale to jest na pracy, to jest na inne rzeczy, ale nawet feministką będzie mówić, że ona ma obowiązek być moralna. Są pewne rzeczy, które są napięte, to jest prawda. Ale nie ma coś, które nie mogę siedzieć, rozmawiać, pomyśleć i zobaczyć, w jaki sposób my mogę robić coś, które będzie szanować tradycję i pełnić pragnienie dzisiejszego czasu. Jeżeli przez feminizm rozumiemy promocję kobiety, jeżeli rozumiemy zatarcie pewnych różnic społecznych wynikających z podejścia do mężczyzny i z podejścia do kobiety, to jak najbardziej Kościół katolicki jest za równym traktowaniem obydwu płci, prawda, i za całkowitą tutaj równością osoby ludzkiej. Dlatego Kościół katolicki promuje przede wszystkim godność osoby ludzkiej. Nie mówiąc, czy to jest feministyczne podejście, czy to jest maskulinistyczne podejście. Na dobrą sprawę, jeżeli patrzymy na współczesne ruchy, te nowoczesne tak zwane ruchy feministyczne, to rzeczywiście one tak naprawdę odwzorowują pewien model maskulinistyczny na gruncie pewnej walki płci, próbując wydrzeć jakąś część władzy. To nie jest duchu Ewangelii. Kościół katolicki chyba najmocniej kładzie nacisk na godność człowieka jako takiego, niezależnie od płci, niezależnie od rasy, niezależnie od pochodzenia czy preferencji. Każdy człowiek ma tę samą godność i trzeba go w ten sam sposób traktować i trzeba mu dać równe szanse. Ta nauka Kościoła jest oparta na tych dwóch modelach, to znaczy przede wszystkim z Księgi Rodzaju człowiek jest jednością mężczyzny i kobiety, a więc jeżeli jednością, to nie konkurencja, nie konfrontacja, ale współpraca i jedność, wzajemne uzupełnianie się, komplementarność. I z drugiej strony jest ten tekst świętego Pawła. Stanowicie jedno ciało, wy w tym ciele macie różne funkcje do wypełnienia, macie różne zadania, macie różne powołania. A więc różnica realizacji zadań nie może być elementem dyskwalifikującym kogoś. Nie może sprawiać, że ktoś uzurpuje sobie jakąś władzę nadrzędną. W tym sensie feminizm, ten nowoczesny, jest pewnym zagrożeniem. Nie tylko dla rodziny jest zagrożeniem w ogóle, dla społeczeństwa, tak samo jak maskulinizm jest zagrożeniem dla rodziny, dla społeczeństwa. Ten ruch, który zaczął właśnie tak pod koniec XVIII wieku, powstał dlatego, że mężczyźni lub inne poglądy religijne lub filozoficzne krzywdzili kobietę. To jest odwrotnie niż z islamem. Islam z VII wieku dał kobiecie po prostu takie prawo. I dlatego kobieta od VII wieku ma prawo do nauki, ma prawo do pracy, ma prawo do posiadłości, do majątku, do spadku. Kiedy znika właśnie tak islam w praktyce,
to wtedy przychodzi ta krzywda męska. I tutaj właśnie tak są te inne ruchy, które przychodzą i chcą po prostu tak dać kobiecie jej prawa, które są odebrane w rzeczywistości. Tak. Jeśli rozumiemy, że feminizm to jest po prostu tak szanowanie, godność kobiety, to jesteśmy za tym. A jeśli to jest ruch, który właśnie tak robi z kobiety, odbiera jej godności, to nie jesteśmy za tym. Kobieta w islamie, ona funkcjonuje obok mężczyzny, ma swoją pozycję. Nie jest po prostu kobietą dyskryminowaną, lub po prostu tak, która jest człowiekiem z drugiego stopnia. Nie jest tak. I dlatego ten ruch nie daje u nas kobiecie nic, tylko myślę, że odbiera jej. Nie jesteśmy feministami, nie jesteśmy maskulinistami, bo przed Bogiem nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Wszyscy jesteśmy tak samo umiłowani i tak samo w Chrystusie zbawieni. Oczywiście jest niepewne niebezpieczeństwo, jeżeli staje się to pewną filozofią życia i ruchem, który dążąc do pewnego wskazania na rolę i znaczenie na przykład kobiet, które rzeczywiście w historii tak, a nie inaczej były postrzegane i bardzo często opatrznie rozumiana była ich rola. Tak naprawdę mamy ten dualizm, który gdzieś w naszym chrześcijaństwie z sobą niesiemy. Następuje oczywiście, następują zmiany, które przynosi nasza rzeczywistość i teraz pytanie, w którym kierunku te zmiany idą? Czy rzeczywiście jest to walka płci i dominacja między jednymi a drugimi? Czy chodzi nam o takie samo rozumienie mężczyzn i kobiet w tym chrześcijańskim naszym wymiarze braci i sióstr, którzy są przed Bogiem tacy sami. Oczywiście istnieje teologia feministyczna, która też ewoluuje i mamy różne jej, nazwijmy to ładnie, odłamy. W każdym tego typu ruchu, w każdym zawsze pojawiają się pewne skrajności, pewne niebezpieczeństwa. Mogą istnieć pewne, jak to mówi często młodzież, przegięcia, które będą powodowały daleko idące perturbacje. I tutaj, jeżeli potrafimy w umiejętny sposób dialogować, wtedy obawy przed tym, że to jest jakaś dominacja, czy pewne niebezpieczeństwo, które nas może dotknąć, możemy te obawy jak gdyby zmniejszyć, czy w ogóle możemy je wykluczyć. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście tocząca się walka o wpływy danej myśli, danego ruchu, to wtedy to niebezpieczeństwo zagrożenia jest bardzo duże. Zapamiętaj. Feminizm to ruch społeczny, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa femina, oznaczającego kobietę. Niektóre nurty feminizmu, ponieważ nie są sprzeczne z religijnymi doktrynami, mogą funkcjonować w ich ramach. Taki feminizm często nie zabiega o zmianę samej religii, tylko próbuje dotrzeć do pierwotnego postrzegania roli i godności kobiety i je egzekwuje.